Dzień dobry. Dziś film dedykowany dla tych, którzy zdecydowali się zakupić ode mnie taki oto kompletny zestaw z adapterem na szynę elektryczną, obudowa oraz ESP32, potocznie nazywany przeze mnie JK BMS Blebox Komplet. Film dotyczy sposobu podłączenia modułu do sieci Wi-Fi do Home Assistanta przez osoby, które zdecydowały się, tak jak mówię, zakupić ode mnie kompletne rozwiązanie, a w gratisie otrzymali ode mnie zaprogramowanie tego modułu na podstawie danych przesłanych przez nich odnośnie MAC adresów ich BMS-ów oraz informacje o wersji oprogramowania, hardware'u oraz modelu BMS-a. Najlepszy jest zrzut z aplikacji na Android od JK BMS. Ten film dotyczy, tak jak mówiłem wcześniej, albo nie mówiłem, sposobu podłączenia do sieci Wi-Fi inaczej. A więc, jeżeli zakupiliście ode mnie taki moduł, ja pozwolę ściągnąć sobie klapkę, to podłączenie wygląda następująco. Mam tu moduł ESP32 już w obudowie. Mam przewód zasilania micro USB. Na razie nie wykorzystuję przewodów typu USB-C. Podłączam zasilanie do modułu. Zaświeciła się czerwona kontrolka, pojawiła się niebieska. I tu właśnie pierwsze wtrącenie. Zmieniłem sposób interakcji modułu ESP32 z użytkownikiem właśnie za pomocą tej niebieskiej kontrolki. Teraz niebieska kontrolka miga wtedy, kiedy moduł nie ma podłączenia do sieci Wi-Fi, ale miga powoli, tak jak to widzicie. W tym momencie moduł ESP32 powinien wystawić nam swój access point, który znajdziemy w ustawieniach, na przykład w sieciach Wi-Fi z Windowsa. Możemy też sprawdzić, czy na telefonie komórkowym również się pojawi, bo z telefonu komórkowego również można dokonać podłączenia. Za chwilę zobaczymy, czy telefon komórkowy wyszuka sieć o nazwie JK BMS. Jak widzicie, telefon komórkowy już wyszukał sieć o nazwie JK BMS. Niestety komputer jeszcze tej sieci nie znalazł. Gdybyście mieli problemy z wyszukaniem sieci Access Pointa po tym, jak otrzymacie ode mnie moduł zaprogramowany, jak widzicie, teraz to zgasło, to proponuję wziąć w rękę ten moduł i na module znajduje się przycisk, który opisany jest jako EN. Jest to przycisk restartujący oprogramowanie w module i wciskamy go raz. Niebieska kontrolka, jak widzicie, zgasła. Następuje przeładowanie programu. W tym momencie Access Point powinien się za chwilę nam tu wystawić ponownie. Trzeba odświeżyć połączenia. Oczywiście wystawienie sieci JK BMS chwilę trwa. Jak widzicie, na telefonie komórkowym już to zostało znalezione, a więc na tym filmie podłączymy się za pomocą telefonu komórkowego. Wybieramy JK BMS, wpisujemy hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Klikamy połącz. Czekamy, aż uzyskamy połączenie. Mamy połączenie. W tym momencie przechodzimy na telefonie w przeglądarkę. Ja akurat mam tu Chroma. Otwieram nową kartę i wpisujemy adres 192.168.4.1 i przechodzimy na stronę. Powinna załadować nam się karta wyboru sieci dostępnej Wi-Fi.
Jak widzicie, w moim przypadku sieć nazywa się DOM2824G i do tej sieci będę się łączył. Tutaj wpisuję hasło, tego Wam już teraz nie pokażę. Jak widzicie, wpisałem hasło i teraz robię zapisz, save z angielskiego. Tu dostałem komunikat, że ESP próbuje teraz połączyć się z siecią. Zwróćcie uwagę na ESP. Sposób migania diody już się zmienił. Jest zdecydowanie szybszy. ESP tutaj mruga. Telefon już przełączył się na normalną sieć Wi-Fi, co widzimy tu. Możemy przejść też. Tak, jestem połączony już z moją siecią normalną. Czyli w tym momencie moduł już połączony jest z siecią Wi-Fi. I tak na dobrą sprawę sam Home Assistant powinien ten moduł zauważyć. Powiadomień tutaj nie mam żadnych, ale mogę w tym momencie spróbować uruchomić ponownie Home Assistanta, przeładowując jego pliki. To jest oczywiście moja wersja testowa Home Assistanta. Na niej testuję swoje pomysły. Także teraz przeładowałem Home Assistanta. Zobaczymy, czy będziemy mieli powiadomienie tutaj odnośnie wykrycia modułu. Takowe być powinno po załadowaniu wszystkiego. Jak na razie jeszcze mamy informację o tym, że Home Assistant uruchamia się i nie wszystko jest dostępne. Może spróbuję odświeżyć. Jak widać, powiadomienie żadne nie wyskakuje już mi w moim przypadku teraz. Być może zbyt dużo razy ten moduł był dodawany i usuwany stąd. Także przejdę teraz do ustawień, kliknę urządzenia oraz usługi. Ale tu w tym miejscu, jak widzicie, moduł jest wykryty i mogę go zaadoptować do Home Assistanta. I teraz właśnie to zrobimy. Może ja przybliżę trochę samą kamerkę. O, będziecie może lepiej widzieć, tak? Dobrze, tak jak mówię, moduł został wykryty. Jak widzicie, sposób pracy tej diodki jest teraz taki. Ten sposób pracy oznacza, że ESP32 ma już połączenie z siecią Wi-Fi, natomiast jeszcze nie jest podłączony do samego Home Assistanta i teraz poprzez adopcję, poprzez wykrycie tu przez Home Assistanta połączymy ten moduł. Muszę go gdzieś tak położyć, żebyście wszystko widzieli dokładnie. Także ja robię, klikam tutaj utwórz. Tu mam zapytanie, czy chcę dodać. Zatwierdzam. Teraz wychodzi okienko takie z przypisaniem urządzenia do obszaru. Ja przypisuję go do swojego obszaru. W moim przypadku jest to stodoła. A Wy na module ESP32 zauważyliście, że świeci się już ciągłym światłem niebieska kontrolka teraz. Zobaczcie. Moduł został już tu przypisany. ENCE są dostępne. Korzystając z okazji, że jesteśmy tu w tym miejscu, to chciałem też Wam pokazać. Dodałem tutaj do diagnostyki nowe encje. Jest to encja nowa JKBMS BLE. To jest jedna encja, która informuje nas o tym, jaki adres MAC mamy wpisany na sztywno w programie do łączenia się z naszym BMS-em numer 1. I tu mamy JKBMS 2 BLE. To jest analogicznie to samo co pierwsze.
Poza tym, tak jak jeszcze mówiłem, zmieniona jest logika działania tej diodki, żeby po prostu użytkownik więcej wiedział na temat tego, co tu się wydarzyło. I teraz jeszcze, korzystając z okazji, że jest ten film, usuniemy sobie ten moduł z Home Assistanta i zwróćcie uwagę, że ta diodka niebieska ponownie wprowadzi się w stan migania. Chwilkę trzeba poczekać. Jak widzicie, moduł ESP32 stracił komunikację z Home Assistantem, ale podłączony jest nadal do Wi-Fi. Więc to informuje nas o tym, że Wi-Fi mamy, taki sposób migania, natomiast nie mamy podłączenia do Home Assistanta. Jeszcze jedna funkcjonalność dodana została przeze mnie do tego modułu. Mianowicie możemy ręcznie zrestartować albo raczej wykasować zapamiętane ustawienia ostatniej sieci Wi-Fi i robimy to drugim przyciskiem, przycisk BOT na płytce ESP, trzymając go więcej niż 5 sekund. Ja teraz to zaprezentuję. Muszę go tu zlokalizować dobrze i wciskamy i 5 sekund. Po 5 sekundach diodka zacznie mrużyć inaczej. Jak widzieliście, sposób migania diody się zmienił. Teraz już nie miga. Następuje przeładowanie programu. W Home Assistancie tutaj zniknęło, że moduł jest wykryty. Dlatego, że straciliśmy nasze ustawienia sieci Wi-Fi w samym module i musimy ponownie zaprogramować sieć Wi-Fi w ten sam sposób, w który robiliśmy to przed chwilą. Sprawdźmy, czy w ustawieniach sieci Wi-Fi od komputera znajdzie się nasz JKBMS. Jak widzicie, w tym momencie komputer znalazł, więc teraz podłączymy go poprzez komputer, łącząc się. Hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Mamy połączenie z JKBMS-em i tu wpisujemy adres 192.168.4.1. Enter. Czekamy, aż strona się odświeży. Jak widzieliście, na telefonie, na komputerze mamy to samo. Wybieram dostępną, najlepszą sieć. Wpisuję hasło. Powtórzę, bo się pomyliłem. Wpisałem hasło, zapisuję ustawienia. Obserwujemy moduł. Jak widzicie, sposób migania diody już się zmienił, już jest zdecydowanie szybszy. W tym momencie następuje przeładowanie sieci Wi-Fi na dostępną sieć, z którą byliśmy połączeni wcześniej, na komputerze oczywiście, a moduł już jest połączony z naszą siecią Wi-Fi. Komputer już połączył się z siecią Wi-Fi, więc teraz możemy przejść do ustawień Home Assistanta. I tu w powiadomieniach ogólnie powinniśmy mieć wykryte urządzenie, ale z racji tego, że może tu tak dużo razy ten moduł miałem dodawany, te powiadomienia mi teraz nie wyskakują, dlatego przechodzimy do sekcji po raz kolejny ustawienia urządzenia oraz usługi. Jeżeli tu moduł się nie wyświetlił, to proponuję przycisnąć tu przycisk EN delikatnie raz. Moduł się zrestartuje. Jakby to powiedzieć, wykona program od nowa. I za chwilę na ekranie tu powinniśmy mieć wykryte urządzenie. I proszę bardzo, mamy wykryte urządzenie, także możemy je przygarnąć do Home Assistanta. Urządzenie jest przygarnięte. Kontrolka powinna już świecić ciągłym światłem. Wszystko działa. Sorry, że film wyszedł taki długi, ale myślę, że tym filmem wyczerpałem już
nowy sposób podłączenia, także myślę, że nikt nie będzie miał już z tym problemów, ten kto zamawia ode mnie w ten sposób zaprogramowany moduł. Także dziękuję bardzo za uwagę, zapraszam do zakupu, a jeżeli na tym filmie nie powiedziałem Wam pewnej rzeczy, to w następnym tygodniu będą u mnie dostępne również przewody micro USB oraz zasilacze ładowarki 5V właśnie do zasilania takich modułów. Będą przewody zwykłe i przewody niezwykłe. Także zapraszam do śledzenia kanału, zapraszam oczywiście do lajkowania, zapraszam do subskrypcji tam przyciskiem. No i pozdrawiam, dzięki za uwagę, cześć i sorry za brudne ręce. Na razie.